chyba. Dzień dobry. Tak. Dzień dobry. Komendant wojewódzki policji Gorzów, sierżant Nadziejko. Panie Robercie. Co się stało? Słyszałem, że pan ma tutaj jakiś większy problem na miejscu. To prawda? Nie wiem, o co panu chodzi. Co to, policja? Co? Policja. Tutaj? No, jakaś afera. No, ładnie przerobione. To sztuczna inteligencja. O. Dobry. Pan Robert? Tak. Komendant wojewódzki policji Gorzów, starszy sierżant Nadziejko. Panie Robercie. Co się stało? Słyszałem, że pan ma tutaj jakiś większy problem na miejscu. To prawda? Nie wiem, o co panu chodzi. No ponoć kociaki potrzebują karmy. Większej ilości. I różnych innych zapasów. Tak? Fajnie się, fajnie się składa, że jesteście. Ty wariacie! Przedstawiam cały zarząd Fundacji Anakonda. Grupa Gorzowskiej Prewencji. Tutaj kierownik, pan Mateusz. Cześć. Witam. Cześć. Witam. Cześć. 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 Lubimy takie wejścia. Cześć. Witam. Ja z Komendy Wojewódzkiej nagrywam rzecznik. Rzecznik komendy. Po wystawieniu na Facebooku naszego filmiku odnośnie przekazania auta odezwał się do mnie Mateusz i z taką propozycją, że chcieliby tutaj pomóc, wspomóc was. Także jest to tylko i wyłącznie ich inicjatywa. Ja dałem zielone światło. Mateusz, powiedz coś od siebie, powiedz co zrobiliście. No, witam, ja się przedstawię. Starszy sierżant Mateusz Nadziejko, jesteśmy z Komendy Wojewódzkiej, tutaj z Gorzowa. Po obejrzeniu filmiku tutaj, jak pan wam ofiarował ten samochód, zainspirowany tym wszystkim, stwierdziłem, że też jako policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji zrobimy taką zbiórkę dla państwa. W sumie zadziało się to tak naprawdę w 2 dni. Szybka zbiórka, szybki telefon. Bardzo szybki temat. Kasa uzbierana, no i mamy dla was jakieś tam delikatne fanty dla tych kociaków. Myślę, że w miarę dobre jakościowo, z hurtowni gdzieś tam porozumieliśmy się troszkę szybciej. Niesamowicie. Kładźmy tutaj. Ja to prawdę mówiąc już chciałam tak, że nie, wyjmowi to tam co? Ja się nie boję. Gdzie to chłopaki? Dobrze, tamtych łez wyszła. My też nie jesteśmy dużym wydziałem, tak? Na tyle, ale tutaj dla ile nas jest, to po prostu liczy się wszystko. Przecież widzieliście, że ja się cieszyłam nawet z kocyków, choć czułam, że to jest jakaś podpucha, ale naprawdę my się cieszymy ze wszystkiego w ogóle. No, ja zazwyczaj dużo mówię, ale ja w takich sytuacjach trochę nie bardzo już wiem, co powiedzieć, bo pani, po prostu naprawdę bardzo wam dziękuję. To jest. Każda pomoc jest ważna, zwłaszcza teraz w naszej sytuacji, ale no jesteście niesamowici, bardzo wam dziękuję. Ja. My się nie boimy policji, bo my z wami współpracujemy.